Witam Państwa serdecznie, witam także uczestników moich ostatnich szkoleń w Warszawie i Poznaniu, dla których miałem naprawdę ogromną przyjemność poopowiadać trochę o zaawansowanych technikach Fibonacciego. I to właśnie w niniejszym komentarzu będę chciał odnieść się do wykresów WIG-20 DAXA i S&P 500 prezentowanych na tych właśnie szkoleniach. Zobaczmy w pierwszej kolejności, znaczy przede wszystkim będzie to dzisiaj troszeczkę taka bardziej rozbudowana wersja tego komentarza, ponieważ będziemy skupiać się oczywiście niezmiennie na WIG-u 20, DAX-ie i S&P, ale pokażę te wykresy w różnych horyzontach czasowych. Zobaczmy zatem najpierw WIG-20 w ujęciu tygodniowym. Tutaj, jak wiadomo, doszło już do przełamania eksponowanej wcześniej przeze mnie strefy oporu 2450-58. Indeks zmierza obecnie, choć jak widać, z coraz większymi problemami w kierunku kolejnej takiej średnioterminowej zapory podażowej 2510-2516. Wcześniej zwróciłbym jednak uwagę na taką lokalną barierę podażową. To jest dokładnie przedział 2476-84, który już od dłuższego czasu jest respektowany przez indeks. Można zatem stwierdzić, że takim sygnałem konfrontacji w tym kluczowym przedziale 2510-16 byłoby właśnie zanegowanie testowanej w tej chwili strefy 2476-84. Negatywnie odniósłbym się jednak w obecnej sytuacji do przełamania wsparcia, najbliższego wsparcia technicznego 2428-33. Jak widać na wykresie, przecinają się tutaj również dwie linie, niebieska linia kanału trendowego i zielona median line. W moim odczuciu zanegowanie tej strefy, no, w kontekście jedynie naruszenia zapory podażowej 2450-58 należałoby jednak zinterpretować negatywnie jako zapowiedź wzrostu presji podażowej na rynku warszawskim. Na razie jednak oprócz tego dość istotnego faktu, że mamy do czynienia z zatrzymaniem w rejonie krótkoterminowej strefy oporu, trudno jednak mówić o jakichś wyrazistych sygnałach technicznych zapowiadających odwrót i zmianę tendencji rynkowej. Tak jak sugerowałem wcześniej, sytuacja by się trochę zmieniła, gdyby pod naporem podaży ugiął się przedział 2428-33. Można zatem powiedzieć, że WIG-20 w ujęciu średnioterminowym zawisł, mówiąc w cudzysłowie, gdzieś pomiędzy takimi dwoma dość istotnymi przedziałami oporu. Indeks DAX natomiast też pokazuje w tej chwili ujęcie średnioterminowe, skalę tygodniową. Testuje właśnie bardzo istotny przedział 7540-7600. Jest to już znana nam z wcześniejszych moich komentarzy średnioterminowa strefa oporu i na pewno warto tutaj odnotować ten fakt, że w tym przedziale przebiega zielona median line. Ten czynnik wzmacnia znaczenie strefy oporu Fibonacciego. Można zatem stwierdzić, widać to dokładnie na wykresie w skali dziennej, że niemiecki DAX testuje w tej chwili filtr cenowy wytyczony na bazie zniesienia 113% poprzedniego impulsu podażowego. Sygnałem wskazującym na zmianę tendencji, przynajmniej w ujęciu krótkoterminowym, byłoby sforsowanie wprowadzonej dzisiaj przeze mnie strefy wsparcia 7370-7380 wraz z przebiegającą tutaj median line. Czyli o takim pierwszym negatywnym sygnale technicznym w ujęciu krótkoterminowym, sygnale zapowiadającym jednak możliwość pogłębienia się fali przeceny, byłoby dopiero zanegowanie właśnie przedziału 7370-80. I na koniec S&P w skali dziennej. Z wykresu wynika, że bykom nie udało się niestety sforsować lokalnej zapory podażowej 1423-25 zbudowanej na bazie zniesienia 61,8 pokazywanego w tej chwili impulsu podażowego. Niedźwiedziom udało się także przedrzeć poniżej dolnej linii kanału trendowego, która w tej chwili, biorąc pod uwagę takie klasyczne podejście, może przeobrazić się w zaporę podażową. Tak czy inaczej, sygnałem
jakby zapowiadającym możliwość przedłużenia się tego impulsu popytowego byłoby dopiero zanegowanie właśnie strefy 1423-25, z czym w tej chwili jest, jak wiadomo, dość duży problem. Warto jednak odnotować, że notowania indeksu przebiegają ponad krótkoterminowym, silnym w moim odczuciu wsparciem technicznym 1392-1394. Z dość takim niebezpiecznym, niepokojącym sygnałem w kontekście właśnie niemożności sforsowania zapory podażowej zbudowanej na bazie zniesienia 61,8, czyli 1423-1425, byłoby w obecnej sytuacji przełamanie wsparcia Fibonacciego 1392-94. Dziękuję bardzo.